Hi. Hey, Ram here. Hi. Hey, Rahul here. Yeah, and Chris. I work with Chris. Yeah, that's my team today. This is level 3. That's level 3. No, jesteśmy w środku. So we are right here in Toyota. So we are in Toyota right here. Okay. Ram is over here. Dobra. To jest na razie Toyota. O, tu mamy trochę ciekawsze Toyota. I tu też mamy Toyotę, ale tu już taka trochę bardziej dla dorosłych, trochę bardziej w moim stylu, większa. No nie pływam na kajakach, ale w sumie jakbym miał takie auto, to może mógłbym nawet zacząć. A to jest Forerunner, to jest to, co miałem kupić zamiast Grand Cherokee. Tak, ten samochód mógłbym mieć. I to w zasadzie chyba jedyny, jaki mógłbym teraz mieć, jeśli chodzi o takie większe SUVy. Niestety w Europie go nie mamy. Nie mam pojęcia czemu, całkiem zgramne autko. A jakoś nikt nie pomyślał, żeby go do Europy wprowadzić. Tutaj mamy Dodge'a Demona, Dodge Demon, 800 koni, najpiękniejsze auto na świecie. Nadal to jest dla mnie najpiękniejsze auto na świecie. Patrzcie na te opony, to praktycznie jakby z toru ściągnięte z jakiejś. Tutaj charger, widać charger już się zepsuł, no ale w sumie nic dziwnego, no mój też jak miałem to trochę się psuł, ta maska podniesiona, ale to też jest porządne autko i też widzę w wersji Demon, czyli tutaj też będzie koło 800 koni, także jest czym jeździć i oczywiście sami czarni się tym interesują, no i ja. Teraz mamy Jeepy, Wranglery, to jest taka chyba bieda wersja, bo nie ma drzwi, nie ma dachu, pewnie żeby było taniej, no, ale też nie brzydki. No. Tutaj mamy już wersję trochę droższą, z drzwiami i z dachem. I tak jak kiedyś Grand Cherokee był największy, tak teraz Jeep wprowadził nowego Jeepa, Grand Wagoner, który jest jeszcze większy. Tutaj chyba sprawdzałem, ile ludzi się zmieści. Ale to już nie są moje klimaty. Taka po prostu wielka krowa. A
tutaj mamy Gladiatora, czyli połączenie pick-upa z czym? Z Wranglerem. Tak jak Wrangler mi się jeszcze podoba, tak w tej wersji Gladiatora to już nie. Taka na siłę przyczepiona paka z tyłu. Taki Wrangler z taczką. To zupełnie nie moje klimaty. No ale Amerykanie lubią pick-upy, więc na pewno ktoś tam to kupi. No a tutaj mamy nowy Grand Cherokee, czyli coś, czego ja już nie chcę. I utwierdzam się w tym, że ten Grand Cherokee, którego mam, to jest ostatni Jeep, jakiego kupiłem. Ten nowy już mi się nie podoba. Taki duży, luksusowy SUV. W środku oczywiście ogromny ekran, jak to teraz modne. A tutaj mamy taki tor przeszkód dla Jeepów. Można się przejechać po takich rampach, nie wiem czy je widać, gdzieś tam daleko na horyzoncie są takie rampy. Można sobie wjechać na górkę i zjechać z tej górki. Ale ja chyba wolę sobie gdzieś naprawdę pojechać takim jeepem niż wjeżdżać na taką sztuczną rampę. Właśnie w sekcję kij, a ja nie jestem fanem kij, więc tutaj przejdziemy sobie bardzo szybko, no bo kto by chciał oglądać kije. Jedyną ciekawą rzeczą, jaką tutaj zauważyłem, to to, że Kia zmieniła logo i teraz będzie, o już nie takie, tu mamy stare logo i tutaj mamy nowe logo Kia. Teraz to będzie tak wyglądać. No i myślę, że to jest najważniejsza rzecz z tej sekcji. Nic tu więcej ciekawego nie ma. Chociaż muszę powiedzieć, że tak ja. Jakby tutaj był inny znaczek, to bym powiedział, że nawet całkiem ładno. No proszę, Kia. Zasłonięta mordka wskazuje na to, że mamy do czynienia z elektrykiem. No, plus jeszcze ta wtyczka tutaj. No i oczywiście Kia to już nikt nie ogląda, już nikt nie przychodzi i co tu się dziwić. Tutaj puściutko, tak jak u Jeepa, czy nawet u Toyoty ciężko było sfilmować jakiś samochód, bo ludzie się kręcili. Tak tutaj w miarę pusto. I doskonale ich rozumiem. Tutaj nowe Sorento, taki crossover. Kurczę, też całkiem niebrzydki. Nie no, naprawdę musimy stąd iść, bo mi się zaczynają kie podobać. Te felgi tutaj zajebiście pasują do tego koloru samochodu. Może coś takiego w Jeepie powinienem u siebie zrobić. Jesteśmy teraz u Nissana i mamy nowego Nissana Z. O, całkiem przyjemne autko. Może nie dla mnie, ale takie dla, na przykład dla dziewczyny, żeby pojechać po zakupy. Tam torebka się zmieści, zakupy z Biedry też. No to czego chcieć więcej? Łatwo zaparkować, bo malutkie. Pewnie mało pali, bo malutkie. No takie nowsze Cinquecento. Ciekawe, czy byłoby miejsce, żeby gaz założyć. No ale jakiś tam bagażniczek jest. No i przyszliśmy do Lexusa. Ten jest całkiem fajny. Taki trochę samochód Batmana. Nie za duży, więc łatwo by było z parkowaniem. No, całkiem ładny i kto by powiedział, że to taka troszeczkę lepsza Toyota. I wchodzimy do Subaru. Wita nas Subaru. Wita nas psami. Subaru psy. Nie wiem co psy mają wspólnego
samochodami, ale widocznie coś mają. Nie muszę wiedzieć wszystkiego. Ja generalnie nie jestem jakimś wielkim fanem tej marki, więc nie spędzimy tutaj raczej dużo czasu. Te auta jakoś tak nie do końca do mnie przemawiają wyglądem. Subaru robi jakoś tak bardzo stonowane te samochody. Wszystkie wyglądają tak fajnie. Więc to nie są totalnie moje klimaty. Ten może nawet nie jest jakiś tam bardzo brzydki, jest po prostu tylko brzydki. Także nie. Tutaj na Subaru wyłączamy kamerkę i idziemy do innej marki. Rahul mi właśnie powiedział, że ma kolegę, który sobie kupił właśnie takie BMW niedawno. A ja znam Rahula, czyli ja znam chłopaka, który zna chłopaka, który ma takie BMW. Znaczy mam zajebiste znajomości. No i sekcja Volkswagena, czyli znowu straszna nuda, no kto by to oglądał? Elektryk. Czyli podwójna nuda, bo nie dość, że Volkswagen, to jeszcze elektryk. To już w ogóle masakra i na dodatek widać przytachali go tutaj na wystawę i już się rozładował, już go musieli podłączyć. Także Volkswageny możemy zanotować. No kurwa, przecież to auto to wygląda jakby je tłukli już jakieś 30 lat bez żadnych zmian. Okropne. Tak, dobra. Wyłączmy szybko kamerkę, bo nie ma co tutaj oglądać. A teraz samochody, których w życiu nigdy nie kupię i jakoś wcale nie jest mi z tym źle. No bo co ja bym z takimi samochodami zrobił? Ani tym w pole nie wjadę. Na pierwszym krawężniku zaraz bym coś porysował. Pierwsza dziura, pierwsza rysa na feldze i po wypłacie. A ile to musi palić? Także nie, no można sobie popatrzeć i pocieszyć się, że tego nie mam i nie mam problemu z tym związanych. Ciekawe, ile by kosztowało ubezpieczenie takiego auta. Albo tutaj taki Lotus. O, Lotus to już poważne, fajne auto. No ale kurwa, przecież na pierwszej dziurze bym urwał koło. Nie wiem nawet, gdzie by tym się dało jeździć. Czy w Polsce? Przecież tu z Chicago bym nie wyjechał tym autem. Bez jakichś uszkodzeń. No jak już coś, to bardziej taki Aston Martin, no. Tym by już się pojeździć dało. No ale też niby taki SUV. A nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek tym wjedzie w błoto. To są samochody, które lubię. Stare, piękne. Tutaj mi się nic nie popsuje. Tutaj nie mam żadnej elektroniki, która by mnie kurwiała na co dzień. A patrzcie, jakie to jest piękne. To jest kurde dopieszczone. Jakie to jest inne niż to wszystko, co teraz jeździ po drogach.
taki powinien być sportowy samochód. Duży silnik, duże koła i zero elektroniki. Przekręcasz kluczyk, odpalasz, wielka pojemność. I tyle. W środku pięknie, spartańsko, tak jak lubię. Teraz idziemy do Chevroleta. Zobaczymy, co Chevrolet ma nam do pokazania. Był już Camaro. Tak jak mówiłem, Camaro już mi się tak opatrzył, że nawet nie chce mi się go filmować, bo tego tutaj po ulicach jeździ tyle, co u nas kiedyś polonezów. Ale za to mamy ciekawe pick-upy Chevroleta. Jesteśmy teraz u Forda. Zobaczmy, co ma Ford. Na pewno będzie miał Mustanga. I jest nowe Bronco. Tutaj jest nowy Ford Bronco. Dobra, chodźmy do Bronca, a później pójdziemy do Mustanga. Tu jest nowy Ford Bronco. Czyli odpowiedź Forda na Wranglera. Widać, tak samo modułowy, składany, można zdjąć drzwi, można zdjąć dach. To środka tak dość spartańsko, ale oczywiście ekran wielki musi być. Mustang crossover. I to jeszcze elektryczny, widzę, to już w ogóle jaja. I znowu mamy trochę pick-upów. Można sobie nawet wejść, poskakać na pace. Oczywiście nie można zwiedzić stoiska Forda bez obejrzenia Mustanga. Mustangi też już mi się tak opatrzyły i tutaj w Ameryce i w Europie. No ale trzeba, to by chyba grzech, jakbym nie sfilmował Mustanga na stoisku Forda. Także proszę bardzo, tu jest Mustang, ale nie byle jaki Mustang. Proszę bardzo, Mustang Shelby, Cobra.
sobie ciężarówkę, to ja bym chciał tą. Tak, zdecydowanie to byłoby autko dla mnie. Jeszcze mamy jedyną akceptowalną przeze mnie wersję Hammera. Też go widuję na drogach w Ameryce, ale zazwyczaj nie mam okazji, nie mam GoPro ze sobą, żeby go filmować. No to teraz go, korzystając z okazji, pokażę. To jest jedyny Hammer, jakiego bym chciał. Jedyny prawdziwy, słuszny Hammer, taki jak powinien wyglądać, a nie te jakieś H2, H3 i inne wynalazki miejskie. Tak powinien wyglądać Hammer. Każda amerykańska wystawa, każde w ogóle miejsce, gdzie się w Ameryce idzie, kończy się gift shopem. I tak jest też tutaj. Tutaj mamy gift shop samochodowy. Patrzył na zajebiste samochody i wie, że jest biedakiem i nigdy go nie będzie stać, to może sobie chociaż taki model kupi, żeby mógł sobie codziennie na niego patrzeć i przypominać sobie, że nigdy go nie będzie stać na prawdziwy. O, jest też nawet sekcja dla kobiet. Kurczę, na całym, w całej wystawie jedno stoisko dla kobiet, gdzie tutaj można sobie wypróbować jakiś nowy model ściereczki. No i to tyle. W tym roku auto show było trochę mniejsze niż w latach poprzednich, pewnie przez tego covida. Tylko jedno piętro z samochodami. No i teraz trzeba znaleźć mojego Jeepa. Tak to jest, jak się przyrzydzi na parkingu i nie zaparkuje się na płatnym parkingu w McCormick Center, tylko zaparkuje się gdzieś przy drodze i trzeba teraz szukać samochodu. O, tu jeszcze moje Hindusy znalazły sobie towarzystwo, koleżanki. Coś tam sobie pogadali. No i idziemy już szukać samochodu. Mam nadzieję, że dalej stoi, że nie będzie jakiegoś mandatu. No. I to by było na tyle.